Cześć, to podcast Krew Mózg, a to felieton Tu i Teraz. Cześć, witam w kolejnym odcinku felietonu Tu i Teraz. Dzisiaj chwilę o czasie wolnym, zupełnie tak można powiedzieć w klimacie, ponieważ stoję w ogromnym korku, jest właśnie za 27. No i jak zwykle plany, które snujemy w poranku, często życie dosyć szybko weryfikuje, ponieważ wychodząc dzisiaj wcześniej, wyjątkowo udało mi się wyjść 10-15 minut wcześniej przed moją godziną jakby wyjazdu, która zapewnia mi dotarcie do szpitala w miarę bezstresowy sposób. No oczywiście zostały szybko zweryfikowane te plany, ponieważ ogromny korek, na który właśnie natrafiłem na trasie toruńskiej w Warszawie, no uniemożliwi mi niestety bezstresowe wejście w dyżur. Ale to nic. Okazuje się generalnie, że aż 43% bodajże Polaków dojeżdża samochodem do pracy. Nie, inaczej, 57% dojeżdża do pracy, a 43% w czasie dojazdu do pracy robi coś kreatywnego. To znaczy albo czyta, albo słucha. Wydaje mi się, że słuchanie jest o tyle prostsze, że o poranku po prostu można robić to w miarę biernie. Nawet jeśli słuchamy tego z uwagą, no to jednak możemy przymknąć oko albo na chwilę nawet się wyłączyć. Gorzej jest z książką, którą trzeba trzymać, a czasem głowa nam się kiwa nad tą książką i mi się wielokrotnie zdarzało też tak, że książka mi wypadła z rąk. A słuchanie jest dosyć takie, można powiedzieć, nieinwazyjne, jeśli chodzi o całe otoczenie. Można słuchać podcastów, można słuchać audiobooków, można słuchać muzyki, żeby się w ten dzień jakoś sprawnie włączyć. I tak patrząc teraz na ten korek, w którym się poruszam bardzo wolno, prawdą jest to, że nie przyczyniam się oczywiście do dbania o środowisko w znaczny sposób, ponieważ powinienem wybrać komunikację miejską, gdyż jak się okazuje, godzina jazdy samochodem i wytworzenie przez godzinę spalin zabiera tyle powietrza, ile mogłoby przez tą godzinę nim oddychać 800 osób. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Natomiast prawdą jest też to, że ja z warszawskiej Białołęki dojeżdżam autobusem bardzo szybko, ale bardzo niekomfortowo. W miejscu, w którym wsiadam, jest tyle ludzi, że powinni mnie wpychać w białych rękawiczkach, tak żeby zamknąć za mną drzwi. Więc to jest akurat kiepskie. No i tyle. Dzisiaj ten odcinek w sumie tak o niczym, ale stwierdziłem, że jeśli o czasie wolnym, no to ten czas wolny warto wykorzystywać i stwierdziłem, że wykorzystam też ten czas wolny, który mam stojąc w korku. Słucham starych płyt z 2004 roku, ponieważ wczoraj odprężając się po całym dniu różnych aktywności oglądałem jakiś muzyczny kanał w telewizji. Jeden z niewielu, które można oglądać, bo nic ciekawego niestety nie mam, nawet mając 1100 kanałów. A myślę, że nawet jakbym miał 1000, to też nie miałbym czego oglądać. Że w ogóle nie oglądam prawie telewizji, to jest druga rzecz. No i wracając tam, oglądałem taki program muzyczny, kocham lata 80., 90., 2000. To były takie trzy programy po sobie. No i właśnie tam odkryłem kilka swoich starych kawałków, które z chęcią bym jeszcze których bym chętnie posłuchał. No i właśnie w radiu dzisiaj te kawałki sobie puszczam w drodze do pracy, a jak już wiecie, ten czas jest dosyć nieograniczony, można wręcz powiedzieć, bo mam kupę czasu, żeby tego wszystkiego wysłuchać. No zawsze mnie śmieszyło to na tych takich trasach, które się bardzo często korkują. Tutaj zapewne był niestety jakiś wypadek z przodu, bo aż takiego korka o tej porze zazwyczaj nie ma. Ale śmieszy mnie zawsze właśnie na tych trasach te ograniczenia prędkości, które wydaje się, że są dostępne, tak, znaczy, że tak naprawdę mają zastosowanie tylko do godzin nocnych i to do późnonocnych. Bo kiedy widzę ograniczenie do 90 w momencie, kiedy jadę 5 na godzinę dokładnie teraz, no to jest dosyć zabawne. No i na koniec jeszcze taka refleksja. Wczoraj złożyłem dwa odcinki podcastów Pielęgniarstwo Praktyczne i prawdopodobnie Pielęgniarstwo Praktyczne zakończy się na trzecim sezonie, najzwyczajniej w świecie na razie, ale to jeszcze jest plan.
tyle chyba w tym odcinku. W następnym felietonie tu i teraz poruszę zapewne temat rywalizacji w naszym zawodzie, jak ja to widzę. No i chyba tyle. Przy okazji pracuję też nad nowym projektem, który wzbudził w mojej głowie, wzrósł i urodził się ze względu na to, co się teraz dzieje wokół pielęgniarstwa i w pielęgniarstwie. I stwierdziłem, że skoro mi czegoś brakuje, to trzeba to po prostu dać. Trzeba to stworzyć, jeśli jest jakaś nisza i czegoś brakuje, a nie oglądać się, aż ktoś inny to zrobi. Także na pewno o moim nowym projekcie też moi słuchacze przede wszystkim usłyszą, bo będę zdradzał pewne szczegóły tej aktywności tylko tutaj w moim podcaście. Tyle dzisiaj, ja dalej w takim razie grzęznę w tym korku. No, nawiew z zewnątrz niestety powoduje to, że naprawdę nie ma czym oddychać. To jest duża rzecz i duży argument nad tym, żeby się jednak zastanowić, czy nie przesiąść się na autobus. Do usłyszenia.